Radio Pryzmat. Twoje wymarzone radio. 1, 2, 3. Sportowa energia. Dzisiaj z nami w studiu pan szachista. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Bartek, Bartłomiej Wiejaczka. No i postaram się dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie pytania pana redaktora, no i zaspokoić ciekawość również naszych słuchaczy. Jest z nami także Róża, która dzisiaj zajmie się kluczową częścią naszej audycji, czyli przeczyta tytuły piosenek. Cześć. Róża jest nowa, jeszcze troszeczkę się przed mikrofonem troszkę się wstydzi, ale myślę, że to z czasem na pewno minie. Tak jak i mi to minęło i każdemu, kto siedzi przed mikrofonem, mija. Chciałbym tą audycję rozpocząć w taki dosyć klasyczny może sposób, jako że wszyscy tutaj poza mną, co mówię z pewną może taką, może nie wyższością, ale z jakimś takim przekonaniem, że no wiem, co tutaj robię mniej więcej. Ale chciałbym zapytać, od ilu lat gra pan w szachy? Grasz w szachy, bo mieliśmy rozmawiać na ty, więc... Tak. Generalnie kilka minut przed rozpoczęciem audycji przeszliśmy na ty. No generalnie muszę wszystkich tutaj uprzedzić, że to jest moja pierwsza audycja radiowa. Od ilu lat gram w szachy? No generalnie szachy w moim życiu pojawiły się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. I generalnie wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jakich ludzi spotykamy na swojej drodze w życiu. W moim przypadku było to akurat tak, że pamiętam bardzo dokładnie, kiedy byłem uczniem klasy pierwszej. Przyszedł do naszej klasy nauczyciel wychowania fizycznego, pan Marian Sedzikowski. Ja generalnie nie pochodzę z Krakowa, tylko z Chrzanowa. I to było w Chrzanowie. Tak, dokładnie to było w Chrzanowie. I pan Marian Sedzikowski tutaj użył takiego małego fortelu. Otóż przedstawił pierwszoklasistom generalnie tutaj taką sytuację, że w nagrodę za to, że jesteśmy grzeczną klasą, to on nas nauczy grać w szachy. No i generalnie na samym początku to było tak. Największą przewagę generalnie, jeżeli chodzi o szachy, to miały osoby, które miały do czynienia z tymi szachami w przedszkolu na przykład. A pan, znaczy... Ja nie miałem kompletnie. No i generalnie to, spróbowałem swoich sił, tak? Co było dalej? Generalnie myślę, że z tymi szachami też było tak, że ja od samego też dzieciństwa interesowałem się troszeczkę historią. No dzisiaj jestem nauczycielem historii w jednej z krakowskich szkół podstawowych. I ja w tej grze zobaczyłem tak troszeczkę rzeczywiście jakiś taki aspekt historyczny, tak? Bo pojawiły się takie figury jak król. Jest to w końcu gra wojenna. Tak, jak król, jak hetman, pojawiły się wieże, pojawiły się skoczki, kawaleria, piony. No i zobaczyłem tutaj taką okazję do dowodzenia, tak? Szachy to jest taka gra, która jednak wymaga sporego zaangażowania. Pan Marian Sedzikowski generalnie jest taką osobą, bo on To jest jakiś taki szachista, który jest w Polsce znany. I jest poważany w tym szachowym świecie? To jest generalnie trener szachowy z bardzo dużym doświadczeniem, natomiast przede wszystkim to jest osoba bardzo charyzmatyczna i zaszczepił we mnie taką miłość właśnie do tej gry. No i generalnie z biegiem czasu dawało mi się czynić coraz większe postępy, tak? No i te szachy generalnie, pokochałem w ogóle tą grę. Poświęciłem bardzo dużo swojego czasu na to, żeby doskonalić swoje umiejętności i z każdym miesiącem, później rokiem stawałem się coraz lepszy, tak? Potem udawało mi się rywalizować na równi tam z osobami ze starszych klas. I pojawiały się pierwsze sukcesy, wyjazdy turniejowe i to było generalnie rewelacyjne. A w jakim wieku najlepiej jest rozpocząć tę naukę? Bo wydaje mi się, że to nie jest z szachami tak samo jak na przykład z piłką nożną, siatkówką, koszykówką, gdzie jest ten wiek, jakby to powiedzieć,
limit wieku jest jakiś w tych sportach i jeżeli ma się te, powiedzmy, 20 kilka lat, ciężko jest już rozpocząć profesjonalną karierę. No oczywiście zdarzają się takie wyjątki, ale jednak przeważnie ci sportowcy zaczynają w wieku lat 17-16. Czy w szachach jest możliwym zostać na przykład arcymistrzem w wieku lat 50 albo 45-60? No i znaczy generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli chcemy osiągać rzeczywiście najlepsze wyniki sportowe, to najlepiej jest zacząć rzeczywiście przygodę z szachami jak najwcześniej. I tutaj najlepszym takim okresem byłby wiek właśnie przedszkolny, ewentualnie pierwsze klasy szkoły podstawowej. I wtedy rzeczywiście, jeżeli trafi się na swojej drodze, na osobę, która zaszczepi taką miłość do tej gry, rodzice też dużo zainwestują właśnie w to, żeby te szachy były rozwijane. To jest drogi sport? Tak w kontekście właśnie nauki, bo może nie samych szachów, bo to myślę, że za 200 zł można kupić ładne, duże szachy, ale czy w kontekście właśnie tego samego trenowania, czy to jest drogi sport? No generalnie sam zestaw szachowy może nie jest jakimś zbyt kolosalnym wydatkiem, natomiast jeżeli myślimy o tym, żeby osiągać jakieś poważne sukcesy, no to trzeba troszeczkę zainwestować, bo generalnie ciężko jest samodzielnie też osiągnąć pułap mistrzowski, tak? Ja też tutaj muszę zaznaczyć, że nie mam poziomu mistrzowskiego, natomiast szachy bardzo mocno rzeczywiście w tym moim życiu są obecne od wielu lat. Muszę się przyznać, że sam mam problem z tym, żeby na czeskomie właśnie przebić się przez barierę 1000 elo, czyli tego rankingu, bo faktycznie im dłużej się gra, tym częściej właśnie trafia się na lepszych zawodników i samemu faktycznie ciężko jest znaleźć taki klucz do wygrywania tych spotkań. To znaczy można też samemu rzeczywiście bardzo dużo zrobić i taka praca rzeczywiście może przynieść największe owoce, tylko że z trenerem rzeczywiście będzie łatwiej, prawda? Jeżeli to będzie osoba, która profesjonalnie zajmuje się szachami przez wiele, wiele lat, to dokładnie wskaże konkretne kroki rodzicom, dziecku również, co należy robić, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. Bardzo ważne jest, żeby to była osoba, która będzie autorytetem dla naszego dziecka, no bo co jest istotne, przecież nie da się tylko zwyciężać, trzeba również potrafić znosić porażki i to jest chyba najtrudniejsze, jeżeli chodzi o tę grę. Wszystko jest super, kiedy się wygrywa, prawda? Natomiast kiedy pojawiają się porażki, no trzeba to potrafić przyjąć. Nie każdy jest w stanie to zrobić. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie. Ja cały czas walczę z tym pan i bardzo mi ciężko, ale staram nie się jest to chyba taki stary, co? Nie, myślę, że to jest bardziej moja kultura osobista, którą czasami trzeba tam stłamsić troszeczkę. Ale właśnie tutaj chciałem się zapytać, czy szachy są sportem w takim razie dla każdego, bo jeżeli ktoś nie radzi sobie właśnie z takimi rzeczami jak porażka, to czy on może jakoś w jakiś sposób, i też nie wiem, czy spotkałeś się z tym w swojej karierze, kiedy uczyłeś, że miałeś problem z kimś, kto nie był w stanie właśnie poradzić sobie łatwo z taką porażką jakąś poważną? Muszę chyba powiedzieć, że największą trudność z przyjmowaniem porażek chyba mają rodzice szachistów niż sami szachiści. To jest jeden z problemów po prostu. Ogromny to jest problem. Co do tego, czy można zacząć grać w szachy, nie wiem, będąc już osobą dorosłą, jak najbardziej można. Znam takie przypadki właśnie osób, które zostały zarażone tą grą. Ja nie wiem, czy mogę pozdrawiać na antenie. Można. Bo tutaj bardzo wiele osób generalnie... Bardzo wiele osób jest pozdrawianych też, także bardzo spokojnie. Wiele osób, tak, dokładnie, ale bardzo, tak sobie domyślam się, ale bardzo wiele osób wie o tej audycji dzisiejszej mojej. I znam takie osoby, na przykład mój bardzo dobry przyjaciel Łukasz, który... Pozdrawiamy Łukasza. Tak, mam nadzieję, że na pewno słucha teraz tej audycji. To jest osoba, która, no, już będąc osobą dorosłą, myślę, że tak po prostu pokochał troszkę te szachy i próbuje tam gdzieś tam swoich sił. Na pewno jest osobie dorosłej ciężej, ale szachy to jest taka gra, która potrafi być zaraźliwa bez względu na wiek.
I tak naprawdę myślę sobie, że każdy jest w stanie coś w tej grze odkryć dla siebie. To jest mega po prostu fajne, mega przyjemne. Ta gra jest tak rozbudowana, że generalnie można przyjąć taką strategię, która mi najbardziej odpowiada. I tutaj na przykład można przyjąć taką strategię, żeby grać, nie wiem, bardzo ostro, tak? Ryzykować, wstawić wszystko na jedną szalę. Ale można też grać bardzo spokojnie, także w tej grze można rzeczywiście troszeczkę jakby swój charakter zabrakło mi słowa. Takie końcowe, ostatnie pytanie. Jak planujesz rozwijać się i jak wygląda twoja szachowa przyszłość na ten moment? Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś osiągnąć, zrobić? Moja szachowa przyszłość na pewno będzie związana generalnie z wyjazdami do Francji. Tam od roku działam aktywnie w klubie szachowym Surien. Gramy w lidze francuskiej. I generalnie strasznie tam się też zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi. Świetnie mi się tam gra na ziemi francuskiej. Osiąga tam znacznie lepsze rezultaty niż w Polsce. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, może jak ktoś oglądał Gambit Królowej, to może wie, że tam był taki główny bohater Wasili Borgow, który był takim postrachem dla wszystkich i może właśnie tam Francuzi, jak się dowiadują, że jestem z Polski, to nie wiem, kojarzą sobie mnie jako osobę, która jest jakimś takim po prostu, nie wiem, fanatykiem szachów, tak? Więc generalnie te wyjazdy we Francji to jest taki nowy powiew świeżej energii do tego, motywuje mnie jeszcze bardziej do tego, żeby pracować nad szachami, żeby się rozwijać. Chciałbym osiągnąć taki tytuł międzynarodowy mistrza FIDE, ale wiąże się to z ogromną pracą, natomiast tutaj trzeba zwrócić też uwagę na jedną podstawową rzecz, że w momencie, kiedy szachista zajmuje się szkoleniem dzieciaczków, zwłaszcza nauką gry od zera, to automatycznie bardzo ciężko mu się osiąga taki własny rozwój. I to jest jakby w pewnym etapie swojego życia po prostu postawiłem na naukę dzieci. Odbiło się to troszeczkę na moim rozwoju szachowym, ale praca z dziećmi sprawia mi równie ogromną frajdę.